Witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyli. Przede wszystkim chciałem przeprosić, że pomimo tego, że był już termin tego wykładu, niestety nie mogłem wtedy przybyć, za co bardzo przepraszam. Dlatego ten drugi termin w tej chwili. Mówiliśmy o niezwykłych właściwościach naszego mózgu. O właściwościach, z których często sobie nie zdajemy sprawy, a które to wiedza o tym pomoże nam uporać się z wieloma, czy zrozumieć pewne nasze zachowania czy mechanizmy, którymi podlegamy. Mówiliśmy o tym, o nawykach, że te nawyki, które się tworzą, one się tworzą przede wszystkim w mózgu i to są takie ścieżki jakby wydeptane w trawniku i żeby się pozbyć nawyku, nie wystarczy po prostu przestać to robić, ale żeby pozbyć się nawyku, trzeba go zastąpić kolejnym nawykiem, który będzie silniejszy od tego, którego się chcemy pozbyć. Mówiliśmy też o różnego rodzaju właściwościach naszego mózgu, o kwestiach związanych chociażby z kwestiami depresji. Mówiliśmy o tym, że są te przyczyny, mogą być zarówno fizyczne, czy chemiczno-biologiczne, ale mogą być też kwestie psychiczne i te kwestie takie fizycznej struktury naszego mózgu, czy biochemii naszego mózgu, bardzo często są pomijane i się wydaje, że ach, problemy, które mamy, to jest kwestia naszej psychiki. Wspominałem tutaj o pewnych odkryciach, które pokazują, że czasami wystarczy zadbać o to, żeby biochemia mózgu wróciła do normy, zadbać o zrównoważoną dietę, o ruch, o odpoczynek, a okazuje się, że większość problemów związanych z depresją znika. Mówiliśmy jeszcze o wielu innych rzeczach, których już tutaj może nie będę w tej chwili, o których będę mówił. To już można sobie przypomnieć na naszej stronie internetowej. Dzisiaj zasady i postulaty. Jak mobilizować nas samych, nasz mózg, do psychologicznego wzrostu, rozwoju. Tych postulatów jest 40, także będą Państwo mogli śledzić, w którym miejscu jesteśmy, po numerkach, także będziemy się zbliżać do końca, to znaczy, że już 40 postulat, to znaczy, że to już jest koniec. Część z nich wymaga większego omówienia, część z nich jest oczywista, część z nich po prostu będę troszeczkę więcej rozwijał. Chciałbym się rzeczywiście zmieścić w czasie, który mamy. Pierwsze trzy postulaty omówiliśmy. Mówiliśmy o lekach, żeby unikać leków, które nie zwalczają przyczyn, tylko zwalczają objawy, żeby takich leków unikać. I oczywiście leki też powodują w zakresie tej oddziałujące na psychikę, powodują też przyzwyczajenie. I później trzeba coraz silniejszych leków. Trzeba tutaj pewnego rodzaju równowagi, rozsądku. I jeżeli potrzebna jest jakaś konsultacja terapeutyczna, nie należy jej unikać. Ale jak wspominałem, można poprosić o to, żeby terapeuta był osobą wierzącą. Jeżeli my jesteśmy osobą wierzącą, to jest zupełnie inna relacja. Mówiliśmy o tym, że mózg jest przygotowany w samej swojej budowie i strukturze do rozwoju, do regeneracji, do wzrostu i nie musimy być ofiarami naszych genów czy różnego rodzaju przeszłości, bo zbyt często tłumaczymy sobie nasze zachowania, ach, bo mój ojciec albo mój dziadek był takim. Owszem, jest to silny wpływ, ale można to zmienić. Mówiliśmy o wewnętrznej harmonii, która oznacza psychiczne zdrowie. I ten nasz procesor, ten mózg jest najbardziej efektywny, najbardziej sprawny wtedy,
kiedy mamy taki wewnętrzny balans, wewnętrzną harmonię, kiedy nie jesteśmy ani przemęczeni, ani nie jesteśmy zagłodzeni, ani nie jesteśmy przejedzeni. To wszystko jest bardzo istotne. I mówiliśmy o tych różnych sposobach na odnalezienie pokoju dla osób, które są niespokojne, które są w jakiś sposób też zbyt pobudzone. Zresztą przy pewnej okazji dyskusji, którą miałem okazję prowadzić na ten temat, stwierdziliśmy, że bardzo ważne jest to, abyśmy ważne decyzje w naszym życiu, czy może nawet nie bardzo ważne, ale istotne decyzje w naszym życiu, podejmowali wtedy, kiedy jesteśmy wypoczęci, kiedy jesteśmy w takiej harmonii wewnętrznej. Nie jesteśmy ani poirytowani, ani nie jesteśmy zdenerwowani, dlatego że ten wpływ emocjonalny bardzo silnie wpływa na nasze decyzje i te decyzje zupełnie inne byśmy podjęli wtedy, kiedy bylibyśmy zrelaksowani, wyspani, kiedy nasz umysł mógłby brać pod uwagę wszystkie aspekty danego, z otoczenia danej sprawy. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu, punkt czwarty, zasada czwarta. Poszerzające się horyzonty są uzdrawiające. Nie wiedziałem nawet dokładnie, jak to tak nazwać, jak to sformułować, ale właśnie chciałem to wyjaśnić w ten sposób, że na przykład wściekłość na męża za jego nadużywanie alkoholu może mieć lub ma swoje uzasadnienie w miłości do niego. Może to się wydawać takie abstrakcyjne, ale to, że jest nasza złość na bliską osobę, że ona z czymś sobie nie daje rady, tak naprawdę ma przyczynę w tym, że mi bardzo na niej zależy. W tym znaczeniu i uświadomienie sobie przyczyny tej agresji w stosunku do męża, który nadużywa alkoholu, pozwala cofnąć się do początku, do przyczyny. Aha, ja się tak zachowuję, ponieważ ja go kocham i do tego pragnę dla niego jak najlepiej, bo pierwszy z brzegu jakiś tam pijak, przechodzę koło niego bez większego, no, jego sprawa. Ale u osoby bliskiej to wywołuje pewnego rodzaju emocje i to często nawet negatywne i można sobie z tymi emocjami poradzić, jeżeli się dojdzie do sedna tego. I czasami, jeżeli to już przechodzi w taką formę nawet bardzo negatywną, potrzebna jest czasami terapia. Tutaj jest akurat taki bardzo prosty przykład, ale w pewnych zachowaniach nie jesteśmy w stanie dojść do tego, co jest przyczyną takiego mojego zachowania, dlaczego ja mam z tym problem. Dobry terapeuta potrafi poprzez zadawanie pytań, poprzez budowanie pewnej ścieżki do tyłu, pozwala nam dojść, aha, to jest problem, z tym mam problem, to jest przyczyna i wtedy te poszerzające się horyzonty, czyli poznanie tego, poznanie tej wiedzy na ten temat może być uzdrawiające z tym elementem w naszej psychice, z którym sobie nie możemy dać rady. Są osoby, które sobie same z tym dają radę i na przykład właśnie poprzez zadawanie pytań, czy podoba mi się to, jak postępuję, czy to jest właściwe, czy jestem z tego zadowolony. Czy chcę się tak czuć, jak się czuję? Czy coś chciałbym w tym zmienić? A jeżeli coś zmienić, to co? Jak chcę myśleć? Czy dalej satysfakcjonuje mnie to, gdzie jestem w sposobie mojego myślenia? Co chcę z tym robić? Jak chcę działać? Żeby wzrastać, żeby rozwijać się psychicznie, żeby zmieniać swój sposób myślenia, trzeba rozpoznać właśnie tego typu ograniczenia, które bardzo często występują w naszym sposobie myślenia, czy postrzegania drugiej osoby, czy postrzegania jakiejś sprawy. Jednym z elementów dojścia do sedna kwestii jest porzucenie takiej toksycznej obrony, takiej obrony za wszelką cenę. I tak jak chora tkanka wymaga eliminacji poprzez na przykład
wycięcie jej, tak samo i w podobny sposób te złe myśli powinny zostać jakby wycięte. Czy to odrzucenie, wyuczona bezradność, oskarżanie, bezpodstawna i źle ukierunkowana złość są właśnie przykładem tego typu myśli. Jeśli czujesz, że twoje emocjonalne problemy wymknęły się spod kontroli, skorzystaj z pomocy specjalisty. Czasem pomaga bezpośrednia, twarda konfrontacja z faktami, a czasem łagodność, w zależności od problemu i danej osoby. Czasami tak jak z dziećmi. Czasami trzeba przekręcić śrubę, a czasami trzeba, pomimo takich zachowań, trzeba dużej łagodności, żeby osiągnąć efekt. Zapobieganie problemom psychicznym. Kolejny taki dział. Po pierwsze, zdrowy mózg utrzymuje równowagę emocjonalną. Więc zadbanie o dobre dotlenienie, ukrwienie mózgu, odżywienie mózgu, taki mózg jest w stanie w pełni kontrolować nasze emocje. I przede wszystkim osoby, które mają z tym problem, mają takie niestabilne emocjonalne życie, muszą wdrożyć zdrowy tryb życia. Nie pomogą żadne terapie, nie pomogą żadne tabletki, nie pomogą żadne działania, które nie będą najpierw budowały tej fizycznej i biochemicznej właściwej struktury mózgu. Dopiero i w momencie, kiedy się to zbuduje, większość problemów nagle okazuje się, że przestaje być problemami. I aby utrzymać stabilność emocjonalną, nasze centra emocjonalne muszą wysyłać sygnały zwrotne o swoich potrzebach, i to tych prawdziwych potrzebach, do odpowiednich obszarów mózgu. Nasze ciało jest cały czas połączone z mózgiem i ta komunikacja jest dwustronna. Potrzebuje czegoś, idzie sygnał do mózgu, mózg wysyła odpowiednie sygnały, żeby jakieś hormony zaczęły być produkowane. To jest wszystko bardzo delikatna równowaga, która wymaga odpowiedniego zasilenia. Wstrzemięźliwość zabezpiecza przed załamaniem nerwowym. Ktoś by mógł powiedzieć, jaki ma związek wstrzemięźliwość z naszymi emocjami, z naszą psychiką. Okazuje się, badania pokazują, że jest bardzo silny związek między tymi dwoma rzeczami. Wstrzemięźliwość definiuje się nie jako umiarkowane używanie tego, co dobre, a zupełne unikanie tego, co złe i szkodliwe. A więc wstrzemięźliwość to nie tylko nie picie albo picie tylko jednego kieliszka wina i palenie jednego papierosa dziennie. Nie, to nie jest wstrzemięźliwość, to jest tylko jeden z elementów wstrzemięźliwości. Ale tak naprawdę to jest dużo szersze, to są oczekiwania w stosunku do wstrzemięźliwości. Odkryto 32 hormony, które mają wpływ na myśli, emocje czy zachowania, ale może być ich nawet kilkaset. To już jest, zobaczmy, ile elementów ma wpływ bezpośredni na nasze emocje, na nasze zachowania. Nasze zwyczaje co do ćwiczeń i odpoczynku determinują, jak wytworzymy i wykorzystamy nasze hormony. A więc ruch fizyczny, dieta, korzystanie ze słońca, z powietrza, cały ten szereg kwestii, o których na tych spotkaniach, na innych spotkaniach jest mowa, to wszystko służy temu, aby nasz mózg miał podstawy do takiej stabilności. Co ciekawe, sporty ekstremalne, które są wśród młodych ludzi w tej chwili tak powszechne, pracoholizm, wydają się pewnego rodzaju
pewnego rodzaju siłą czy przejawem moich możliwości, ale tak naprawdę są przejawem pewnego rodzaju niestabilności, braku harmonii i tak naprawdę pewnego rodzaju niedoboru w pewnym zakresie. To są rzeczy, bo my potrzebujemy pewnego rodzaju satysfakcji, zadowolenia i szukamy świadomie bądź nieświadomie tego w różnych zachowaniach. Niektórzy właśnie w tego typu rzeczach. Ale to są elementy czy zagadnienia, które dają tylko w określonym, w danej chwili satysfakcję, dają pewnego rodzaju ukojenie na chwilę, a potem wraca taka pustka, taki głód i jesteśmy znowu na głodzie, coś trzeba znowu zrobić. I te skrajne emocjonalne przeżycia psują balans chemiczny zarówno w ciele, jak i w mózgu. Wtedy normalne życie staje się udręką. Zobaczcie Państwo, że nawet się w niektórych mediach kpi z tego, no, że to takie spokojne życie, nudne. A okazuje się, że to jest właśnie norma. Nasz mózg wtedy funkcjonuje normalnie, nie na jakichś obrotach podwyższonych. Żeby osiągnąć tę harmonię, powinniśmy mieć takie pozytywne nastawienie do samych siebie. Psychologiczne uzależnienie powoduje zakłócenie pracy mózgu. Co przez to rozumiemy? Kondycja naszego ciała i mózgu faktycznie zależy od tego, co spożywamy. Badania pokazały, że 2-3-letnie dzieci, których smak nie został spaczony przez nadmiar cukru w ich odżywianiu, były w stanie dobrać zbalansowaną dietę same z siebie. Tak długo, dopóki nie zostaną spaczone przez nasz pogląd na to, co powinny jeść, one są w stanie, mamy takie zbudowane mechanizmy w nasz organizm, że sami podświadomie wiemy, co powinniśmy zjeść. Oczywiście pod warunkiem, że zostaną wyhamowane ten zły apetyt na niektóre rzeczy. Także to jest słuchanie samego siebie jest trzeba z pewnego rodzaju dystansem, dlatego że mamy na coś ochotę bardzo często przez to, że mamy niezbalansowaną dietę. Także to jest pewnego rodzaju też tutaj dla nas sugestia, abyśmy dbali o to, co jemy. Regeneracja nerwów zabiera dużo czasu. Nie ma szybkiej naprawy zszarganych nerwów, ale już nawet mały wysiłek pomaga. Jeżeli chodzi o regenerację właśnie komórek nerwowych, ona następuje bardzo długo. Okazuje się, że kości się regenerują znacznie szybciej. Nawet mięśnie się regenerują znacznie szybciej. A jednak te komórki nerwowe są jednak specjalnego tworu i one wymagają większego czasu. Ale to nie znaczy, że mamy po prostu rozłożyć ręce i powiedzieć, tak długo się starałem i to nic nie daje. Ten nawet mały wysiłek pomaga. Kolejny punkt. Rozłożenie obciążenia mózgu zabezpiecza przed przeciążeniem mózgu. To jeżeli Państwo słyszeli na przykład o procesorach, teraz się buduje, kiedyś był jeden procesor, a teraz w jednym procesorze są dwa procesory, albo cztery, albo osiem. I każdy z nich wykonuje jakąś pracę równolegle po to, żeby to obciążenie, ilość tych przeliczeń, które są wymagane, żeby były wykonywane równolegle przez różne procesory. Tak się składa, że mamy dwie półkule w mózgu. Obie są strukturalnie i chemicznie identyczne, ale zajmują się zupełnie innymi jakby dziedzinami. Lewa półkula odpowiada za ekspresję, słowa, cyfry, analizuje, organizuje. Prawa przyjmuje doznania, sny, wizje, aspiracje, intuicje. Widzi cały obraz i nie próbuje tego analizować. I
Jednym z zaleceń psychologów i psychiatrów jest to, abyśmy starali się używać obu półkul. Abyśmy używali, to znaczy jeżeli siedzimy jakiś czas, tak jak uczniowie, nad matematyką, to nie przechodźmy wtedy do nauki znowu fizyki czy chemii, tylko przerzućmy się na przykład na język polski, na historię, a następnie na przykład fizyka. Przemieszajmy ze sobą po to, żeby, bo to są różne obszary naszego mózgu, które się tym zajmują. I w momencie, kiedy też na przykład zabieramy pracę ze sobą do domu, w ten sposób też obciążamy cały czas tę jedną partię naszego mózgu, który się właśnie tą sprawą zajmuje. I wtedy następuje po pewnym czasie przeciążenie. My tego nawet bardzo często nie odczuwamy jako przeciążenie, ale popełniamy dużo błędów wtedy, znaczy więcej błędów, podejmujemy, czy to w biznesie, czy w różnych innych kwestiach, błędne decyzje, których byśmy nie podjęli, gdybyśmy nasz mózg obciążali równomiernie. Jeśli rozwiniemy obie półkule, będziemy mniej podatni na przeciążenie jednej części mózgu. Powinniśmy ćwiczyć te obszary mózgu, które rzadko używamy. Zacznijmy od najprostszych ćwiczeń. To mnie zawsze, no, już wiele lat temu przeczytałem właśnie tego typu informacje, że nie koncentruj się na tym, w czym jesteś dobry. I myślę, że to, że nasza młodzież dosyć szybko musi się opowiedzieć, do jakiego typu szkoły chce iść, niekoniecznie jest najlepszym wyborem, najlepszą sprawą. Dlatego, że w ten sposób rozwijają w zasadzie to, co jest im dla nich najprostsze, w tym, czym czują się, ktoś jest na przykład matematykiem, no to dalej rozwija tą kwestię matematyczną, a obszar mózgu na przykład odpowiedzialny za kwestie humanistyczne zostaje coraz mniejszy, zdegradowany. To są błędy, które się popełnia, a które będą miały duże konsekwencje w przyszłości. Przeczytałem kiedyś, że jeżeli w czymś jesteś dobry, okej, fajnie, ale nie zajmuj się tylko tym. Szukaj też innych kwestii po to, żeby je rozwijać w sobie, rozwijać te zainteresowania, po to, żeby rozwijać tę partię mózgu. Co ciekawe, jeżeli rozwiniemy inną partię mózgu, w czym byliśmy słabi i nagle okazuje się, że możemy być lepsi, to wtedy, kiedy następuje przeciążenie tej partii w której jesteśmy dobrzy, na przykład tej kwestii matematycznej i szukamy jakiejś takiej iskry, żeby poradzić sobie z jakimś bardzo specyficznie trudnym zadaniem, nasz mózg włącza wtedy obszary odpowiedzialne na przykład za przedmioty humanistyczne i nagle dotknięcie tamtych obszarów tej kwestii, z którą sobie nie możemy poradzić w obszarze tym matematycznym naszego mózgu, powoduje, że zupełnie nagle spatrzymy na kwestię zupełnie inaczej i znajdujemy rozwiązanie, które w przeciwnym razie byśmy nie znaleźli. I dlatego ludzie typu Leonardo da Vinci, który był no, bardzo szeroko rozwinięty w bardzo wielu dziedzinach, czerpał z tego, że był właśnie tak szeroką, miał wiedzę, szerokie umiejętności. My dzisiaj stajemy się specjalistami od literki A, prawda? Albo specjalistami od literki L. Może to starsze pokolenie nie, ale to młodsze już na pewno. Od 7 bitu w 4 rzędzie programu, który tam realizuje jakieś rzeczy. Tak daleko się zapętliliśmy. I dlatego też, jak teraz, chyba w ubiegłym tygodniu, słyszałem, że lawinowo narasta ilość młodych ludzi, którzy zażywają leki psychotropowe, antydepresanty. Bo to wynika z tego, że jest przeciążony nasz mózg albo pewna sekcja naszego mózgu, która jest tylko używana, przez cały czas nie daje się jej odpoczynku.
pielęgnowanie procesu zdrowienia. Sytuacja konfrontacji budzi mózg do szukania prawdy. Mózg pracuje w niezależnych obszarach nad tym samym problemem. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Z jednej strony jest tak, że jeżeli się zbiera jakiś komitet, czy jakaś grupa ludzi, która ma podejmować jakieś decyzje, wygodnie jest, jeżeli mniej więcej wszyscy są podobnego zdania. Wygodnie. Ale czy dobrze? Niekoniecznie. I dlatego z założenia w pewnego rodzaju gremiach, które mają wypracować pewnego rodzaju strategię, rozwój, podjąć decyzje no ważne, trudne, dba się o to z założenia, żeby nie było miło, żeby były osoby, które reprezentują jedną stronę, ale żeby też były osoby, które się z tym totalnie nie zgadzają, po to, żeby można było usłyszeć argumenty z drugiej strony i żeby można było ich nie pominąć. Bardzo wiele decyzji różnego rodzaju strategicznych, wojennych w przeszłości i w przyszłości też będzie podejmowanych tylko dlatego, że nie chciano słuchać tych, którzy mówili inaczej. Z naszym mózgiem jest podobnie. Nasz mózg działa nad jakimś tam problemem, na przykład, czy ożenić się z tą dziewczyną. Jest to, działa tutaj obszar matematyczny, który mówi, ile ona ma pieniędzy, jaki ma spadek i czy to mi się będzie opłacać. Działa obszar odpowiedzialny za sztukę, to znaczy, czy jest piękna, czy artyzm. Działa obszar odpowiedzialny za różne takie zmysły, tego nie będę rozwijał. Działa obszar odpowiedzialny za cały szereg różnych spraw. I teraz w tych obszarach, i tak naprawdę, pomimo tego, że to jest akurat taki szeroki przykład, ale to są, podobnie działamy, nawet podejmując decyzje w jednej jakiejś sprawie. Nasz mózg działa jakby na takich plamach. Tutaj jest to rozwiązywane, tutaj jest to rozwiązywane, tutaj jest to zastanawiane i to gdzieś tam jest podejmowana później decyzja. Odkryto, że mózg nasz rządzi się swoimi prawami, których my nie jesteśmy często świadomi. Mózg omija obszary, które zawierają prawdę, która stoi w sprzeczności z naszymi działaniami albo która jest dla nas niewygodna. I po pewnym czasie tak omijamy to miejsce, że ono praktycznie dla nas nie istnieje. I po pewnym czasie ta prawda, która mówi, nie bierz tej dziewczyny, bo jej charakter jest taki, że ciebie wykończy, albo to nie jest właściwa dziewczyna, albo ten facet, on sięga za często do kieliszka i sobie zmarnuje życie, po pewnym czasie to ostrzeżenie przestaje do nas docierać, bo my je omijamy skrzętnie, bo jednak on ma fajny samochód i dobrze byłoby mieć takiego męża, bo to przystojny, wszystkie koleżanki by mi zazdrościły. Może tutaj to jest taki przykład zbyt bezpośredni, ale chciałbym pokazać, że bardzo często my funkcjonujemy w ten sposób, żeby nie dotykać miejsca, które nam mówi prawdę, żebyśmy nie musieli zmieniać decyzji. I jeżeli będziemy kontynuować dalej nasze działania, będące w sprzeczności z naszymi poglądami, zmienimy swoje myślenie, aby dopasować je do działania, a nie odwrotnie. To jest nieprawdopodobne. Jeżeli wiemy, że coś jest złe, a dalej to robimy, po pewnym czasie znajdziemy 1000 powodów, żeby uzasadnić, że to, co robimy, jest ok, że to jest dobre. No, że to, że wychodzę na chwilę na papierosa, to jednak mimo wszystko to mnie odstresowuje, rozluźniam się, no trochę też zapalę, ale też jak palę na zewnątrz, poddycham trochę świeżym powietrzem i tak dalej, i tak dalej. Ale to, że to nas zabija,
tej myśli do siebie nie dopuszczamy. I dlatego te druki na tych paczce papierosów są coraz większe, żeby to jednak mimo wszystko się przedarło przez tą barierę i żeby powiedziało, to grozi śmiercią palenie papierosów albo utratą zdrowia. Dla mnie to też jest powód, dla którego mamy tak wiele religii. Dlatego, że ludzie przyzwyczajeni do pewnych zachowań, nawet jak coś świta, że a może to nie jest tak, jak ja sobie myślę, to po pewnym czasie jest wyłączane z naszej świadomości po to, żebyśmy się czuli komfortowo, bo nasz mózg chce się czuć komfortowo. Zwróćcie Państwo uwagę, że bolesne przeżycia z przeszłości są betonowane po to, żeby można było żyć. Dopiero pewne sprzyjające otwarciu tych silosów sytuacje po wielu latach nagle powodują, że przypominamy sobie rzeczy, które wydają nam się nieprawdopodobne, a jednak miały miejsce. Tylko nasza świadomość je wyłączyła po to, żebyśmy mogli mieć, no, mogli funkcjonować, mogli żyć. Dlatego tak trudno osobom, na przykład, które przeżyły różne traumatyczne przeżycia, obozy koncentracyjne, czy, no tutaj to już jest akurat skrajny przykład, nie wracają do tego, dlatego że ich mózgi dokonały pewnego rodzaju odcięcia tej przeszłości, żeby to nie wychodziło, bo to jest zbyt bolesne. My chcąc, nie chcąc, nawet nie jesteśmy tego świadomi, bo to robi nasza podświadomość, nasz mózg. To jest niesamowicie ciekawe zagadnienie, mógłbym na ten temat mówić dużo więcej, ale to bardzo często uświadomienie sobie tego faktu, tego mechanizmu naszego mózgu powoduje, że nagle rozumiemy też funkcjonowanie drugiej osoby i mówimy, no jak ona może tego nie widzieć? Tak, ona tego nie widzi, bo ona u siebie tego nie widzi, bo ona to ma zakryte, jej mózg to wyłączył. Ona nie otrzymuje już sygnałów ostrzegających, słuchaj, zachowujesz się po chamsku albo zachowujesz się agresywnie. Nie, dla niej to jest norma. Ona mówi, ja jestem asertywny, ja jestem otwarty, ja jestem prawdziwy. To wy jesteście tacy skryci, bo wy nie potraficie powiedzieć wprost. Prawda? To jest cały szereg tutaj, zakres tej sprawy. Nie mamy dzisiaj czasu, żeby, to jest jeden osobny wykład na to, ale to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Zrozumienie tego powoduje, że nagle zaczynamy inaczej patrzeć na tych innych ludzi i mówimy, wydawało mi się, że ona kłamie, ale skoro to jest taki mechanizm, to znaczy, że ona tak przemodelowała swój sposób myślenia, że ona naprawdę tak uważa. Ona naprawdę tak uważa. I ona walczy, że ona uważa, że to jest wszystko dobrze, co ona zrobiła. Ale idźmy dalej, bo jakbym dłużej tutaj był, to bym do końca tak mówił. Obudzenie najgłębszych pragnień przynosi uzdrowienie. Najgłębszych. Nie tych, co nam się wydaje, że są naszymi pragnieniami. Zbyt wielu ludzi widzi siebie i innych przez ciemne okulary. Tacy jesteśmy zdołowani. Myślę, że my z tak zwanego bloku wschodniego, wychowani w komunizmie, my mamy wyuczoną bezradność. Mamy taką. Nie, my nie. To niech ktoś za nas, niech nam dadzą. My powinniśmy to mieć. To się nam należy. Są pod wpływem rozpaczy, mają syndrom ofiary. Ale warto pójść na spacer, głęboko pooddychać, aby dotlenić swój mózg i skrystalizować swoje oczekiwania. Zmobilizujmy siebie do podążania za swoimi najgłębszymi pragnieniami. Nie zostawiajmy tych najgłębszych marzeń do końca życia niezrealizowanych. Idźmy za tym. Miejmy odwagę dotknąć tego, spróbować zaryzykować, zrobić ten pierwszy krok. Zasada sandwicha inspiruje nadzieję. To jest bardzo ciekawa technika. Ona coś negatywnego umieszcza pomiędzy dwoma pozytywnymi sprawami. I tutaj podkreśla pozytywne rzeczy po to, żeby podać potem gorzką pigułkę i dopiero potem zakończyć też pozytywnie.
To też jest powód, dla którego te gorzkie pigułki mają na zewnątrz taką słodką, słodką otoczkę, prawda? No nie wszystkie, no bo niektórzy, ci, którzy są z takimi, którzy lubią doświadczać bólu, to oni biorą te takie, które są ostre, gorzkie takie od razu. Ale te, najczęściej te takie gorzkie pigułki są w takiej słodkiej obwolucie. Modlitwa Ojcze Nasz. Jeżeli się przyjrzymy tej modlitwie, zobaczcie, zaczynamy od wielbienia, który jest nie, Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje, a potem mówimy o grzechach. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i tak dalej. I potem na końcu, albowiem Twoja jest chwała, królestwo i moc na wieki. Jest tak, że nasz mózg ma taki mechanizm, że pamięta najlepiej pierwsze i ostatnie stwierdzenia. I dlatego te wypowiedzi nasze są ważne, jeżeli coś do kogoś mówimy, to początek i zakończenie. I też trudne prawdy, trudną jakąś informację, czy współpracownikowi, czy współmałżonkowi. Warto stosować tę metodę do ich przekazywania. Pracownikowi, widzę, że zrobiłeś postępy, ale chcę ci powiedzieć, że mimo wszystko jeszcze mógłbyś lepiej pracować, nie podoba mi się to i to. Ale jeżeli będziesz robił dalej takie postępy, jakie robiłeś, to na pewno będziesz dobrym pracownikiem. Powiedzieliśmy coś mocnego, ale pomiędzy dwoma pozytywnymi sygnałami. To jest zasada, która też jakby, jeżeli chcemy coś zmienić w sposobie naszego myślenia, postępowania, pomyślmy o tym, żeby wchodzić w to pozytywnie, potem będzie ten trud i znój, a potem, żeby była nagroda. Nasz mózg w tym opakowaniu nabędzie tego nawyku, który jest teraz dla nas trudny, ale potem będzie czymś pozytywnym. Mocarne trio, które uzdrawia. Wiara, nadzieja i miłość. Nadzieja stymuluje psychologiczny rozwój. Będę musiał przyspieszyć. To są sprawy już oczywiste. Nadzieja jest czymś znacznie więcej niż tylko pozytywnym pragnieniem czy oczekiwaniem w stosunku do przeszłości. Jest ważniejsza od poziomu IQ, od poziomu inteligencji. Coś dziwnego, ale badania to pokazują, że tak. Osoby mające nadzieję są mniej podatne na depresję, lęki i mają mniej emocjonalnych dołków. Więcej nadziei mają osoby odważne niż nieśmiałe. Charakter nie jest przeznaczeniem. Nadzieja mobilizuje, stabilizuje emocje, myślenie, jak i zachowanie. Inspirujmy innych nadzieją. Wyrażanie nadziei, wyrażanie emocji, tak jak mówiłem już o tym, wzmacnia to. I w momencie, kiedy mówimy o tym, sami podbudowujemy się. Nadzieja jest czymś, co jest niedoceniane bardzo często w naszym życiu. Pomyślmy w tej chwili, na co czekamy, coś pozytywnego, czy jesteśmy przekonani, że coś dobrego nas spotka, czy już tę nadzieję straciliśmy. Tak naprawdę jest to kwestia poszukania, zastanowienia się nad tym. Wiara. Wiara redukuje stres i promuje zdrowie. Zmiana postrzegania zagrożenia, zarówno realnego, jak i wyimaginowanego, usuwa stres na poziomie psychologicznym i fizjologicznym. Często to zagrożenie nie jest realne, tylko nam się wydaje, prawda? Jak jest cień wielki za nami idzie, nagle zaczyna nam serce bić mocniej, jak jest ciemno i się okazuje, że tak naprawdę to był tylko jakiś normalny mężczyzna, który sobie szedł, a nie jakiś bandyta, który chciał nam napaść, który chciał nas napaść. W księdze Izajasza w 26 rozdziale 3 wierszu czytamy takie słowa. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię, bo tobie zaufał.
temu, którego umysł jest stały. Czyli nie taki, raz jest pełen entuzjazmu, potem w dołku. Niezależnie od sytuacji, kiedy trzymasz tą linię. Tutaj dwa słowa o takim przypadku. Tam był opisany przypadek po huraganie Katrina, który spowodował potężne straty w Stanach Zjednoczonych, w okolicy Nowego Orleanu. I tam był pokazany przykład kobiety, która była w ciąży i urodziła dziecko po tym kataklizmie. I to dziecko, i ona była w depresji. Straciła dom i w ogóle trudne sprawy się tam działy. To dziecko było tak pod wpływem depresji tej matki, że przez 6 miesięcy nie nawiązywało żadnego kontaktu z otoczeniem. Po prostu tak jakby było zamrożone w swoich emocjach. I dopiero praca terapeutów i nad tą matką, i później w efekcie, jak ta matka zmieniła swoje nastawienie do tego dziecka, nastawienie do życia, to dziecko zaczęło się rozwijać i natychmiast eksplodowało pod względem emocjonalnym. Tego typu przeżycia rodziców mają bardzo silne przełożenie na przeżycia dzieci. Inny przykład z tego samego czasu, z tego samego kataklizmu. Kobieta, też mająca dzieci, kiedy się to zbliżało, szybko wzięła swoje dziecko z łóżeczka i zbiegając po schodach zobaczyła, że właśnie jedna z jakichś dużych belek akurat wpadła przez okno właśnie do łóżeczka tego dziecka. Ta kobieta jeszcze miała 3 dzieci, straciła dom, po prostu rozbiło się wszystko, zostało zniszczone. Ta kobieta w najmniejszym stopniu nie ucierpiała psychicznie pod wpływem tych wydarzeń. Jaka różnica? Ona była wdzięczna Bogu, że Bóg jej w odpowiednim momencie pozwolił zabrać to dziecko, uratować to dziecko. I ta wdzięczność, pomimo tego wszystkiego, co ją spotkała, ta wiara w to, że ktoś nad nią czuwa, ta wiara w to, że pomimo kataklizmu ktoś miał ją, jej dom, w sensie członków rodziny, ale niekoniecznie ten materialny, w swojej opiece, pozwoliła jej cały czas mieć nadzieję i nie miała żadnej traumy z tym związanej. Zobaczmy, dwa różne podejścia, a jak potężne skutki w kwestii emocji. Białe ciałka krwi wzrosły gwałtownie i odporność organizmu wzrosła, jeśli pacjent wyrażał wiarę. To jest niesamowite przełożenie myśli na to, co się dzieje w naszym organizmie. Siła placebo leży w autorytecie lekarza. 30 do 70% wyzdrowień w wyniku zażywania pigułki, która jest po prostu cukrem. Ta wiara w to, że ten lekarz ma rację, przypisując mi coś takiego, powoduje, że odbudowuje się mój organizm. Skuteczność działania modlitwy wstawienniczej została udowodniona wiele razy. Wyobrażajmy sobie siebie w Bożych obietnicach wszystkimi zmysłami. Nie tylko widząc, ale po prostu jakby dotykając, czując, słysząc, widząc siebie w Bożych obietnicach. Nie ma substytutu czy zastępstwa dla wzmocnienia wiary jak regularne i poważne studium Słowa Bożego. 5 obietnic w jednym tekście. Znajdujemy w księdze Izajasza 41, rozdziale 10 wierszu. Nie bój się, bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Warto sobie ten tekst zapisać, zapamiętać. W jednym tekście 5 obietnic. Także piękny to jest tekst. Miłość rozprasza lęk i niepewność, ale jako zasada, a nie emocja, choć oczywiście miłość oczywiście angażuje emocje. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, 4 wiersz. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Jaka jest natura i moc miłości? W miłości nie ma bojaźni.
Nie ma lęku. Społeczne wsparcie jest wielkim buforem stresu. Tutaj społeczność z Rosetto w Pensylwanii była poddana badaniom, ponieważ mieli znacznie lepsze wyniki kardiologiczne niż cała pozostała populacja Amerykanów. Skracając cały ten eksperyment, okazało się, że odżywiają się tak samo, ruszają się tak samo, zachowują się podobnie, poza jedną różnicą. Wszyscy trzymają się blisko siebie, są razem, pomagają sobie, jak coś budują, budują razem. Cały czas mają bardzo silną więź społeczną w tej miejscowości. Wszyscy o wszystkich wiedzą, ale w tym pozytywnym sensie. Okazuje się, że jeżeli ktoś opuszczał tą społeczność, wyjeżdżał gdzieś, natychmiast jego wszystkie te parametry wracały do średniej amerykańskiej. Okazuje się, że nawet kwestia diety nie jest tak istotna, jak właśnie te relacje społeczne. Oczywiście nie chciałbym tego przerysowywać, ale pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko to, co jem, ale to jest całokształt. Całokształt zagadnień, które mają wpływ na nasze zdrowie. Zrób to sam, które uzdrawia. Uzdrowienie się zaczyna, gdy zrobimy pierwszy krok. Terapeuci i lekarze nie leczą. To my musimy wyruszyć w drogę. To my musimy zrobić ten pierwszy krok. Tylko jeden krok na raz. Każda podróż zaczyna się od jednego kroku, tego pierwszego. Psychiczny wzrost nie ma miejsca, jeśli nie zainwestujemy w sposób skoncentrowany naszych osobistych zasobów. Czasami chcemy osiągnąć sukces, ale tak przy okazji. Nie da się. Szczególnie w zakresie psychicznym, emocji, potrzebujemy skoncentrowanej inwestycji. I kilka rad. Dostrzegaj sukcesy, nawet te skromne. Zastanów się nad przeciwnościami, jakie możesz napotkać na swojej drodze i przygotuj się na nie. Jeżeli zamierzasz maszerować codziennie, to pomyśl o tym, a co zrobisz, jak będzie padał deszcz. Już zawczasu przygotuj sobie odpowiedni ekwipunek, czy to parasol, czy buty, po to, że jak pada deszcz, wiesz, a pada deszcz, to dzisiaj nie pójdę. A jutro, a pada deszcz, nie pójdę. Po trzech dniach, a w zasadzie, czy to jest takie ważne. I w tym momencie zostawiamy to wszystko. Jeżeli coś chcemy osiągnąć, pomyślmy zawczasu, jakie będą przeszkody. Przygotujmy się na nie i wtedy będzie łatwiej nam osiągnąć sukces. Zastanów się, czego naprawdę chcesz, zanim skoncentrujesz się na działaniu. Czy naprawdę tego chcesz? Bo jak nie chcesz, to lepiej tego nie rób. A jeżeli chcesz, to zrób i osiągnij. Sprawdź, jak inni przeszli tę drogę. Dowiedz się, słuchaj, jak ci się to udało? I wizualizuj proces zdrowienia twojego mózgu. Proces powrotu do równowagi. Kolejna zasada. Umysł adaptuje cokolwiek w nim mieszka. Jeżeli pozwalacie mieszkać w swoim mózgu, myślom. Jeżeli te ptaki, które latają, te różne myśli, zaczynają zakładać gniazda, to wasz mózg już to zaadoptuje i staje się to normalne. Nie dziwi was to. Nawet nieprzyjemna rzecz, opakowana przyjemnie, może się zadomowić mocno w umyśle. Ten pierwszy papieros, który się zapalał, nieprzyjemnie, przecież to każdy pluje. I zastanawiam się, jak to można, kto może z tego przyjemność czerpać? No ale jak to będę robił, to będę prawdziwy facet, to już jestem dorosły. Opakowany przyjemnie, za chwilę staje się nałogiem. W dużym stopniu to my możemy wybierać, zdecydowanie zmieniać lub kształtować nasze środowisko. Mówimy, a no tacy są moi koledzy. Masz wpływ na to, jakich masz kolegów. Możesz mieć wpływ. Przez trening umysłu możemy stworzyć nowy potencjał, umiejętność wyboru, jakim kursem podążać w obliczu konfliktu emocji i niesprzyjającego otoczenia. Jest to coś, co możemy zmienić. Kolejny punkt. Wyobraźnia może uzdrowić wzorzec neuronowy mózgu.
Wyobraźnia pomaga uzależnionym uporać się z uzależnieniem. Wspomnienie romantycznych uniesień lub innych przyjemnych chwil, kiedy mamy kłopot ze współmałżonkiem, pomaga wrócić do zakochania. Nie myślmy tylko o tych trudnych kwestiach, ale wtedy, kiedy jest źle, wspomnijmy razem, jak było pięknie w przeszłości, to pomaga nawiązać na nowo relacje. Formowanie marzeń i oczekiwań w naszym umyśle dodaje nowy wymiar korzyści z wyobraźni. Pamiętacie Państwo, jak mówiłem, że nasz mózg nie odróżnia tego do końca, czy coś widzimy naprawdę, czy sobie tylko wyobrażamy. Fale elektryczne mózgu są niemal identyczne. Można to wykorzystać, żeby zaczynać kształtować sobie swój obraz jako zwycięzcy, jako tego, który pokonał te słabości, albo tę chorobę, albo te przeciwności. Umiarkowane ograniczenie zazwyczaj nas motywuje. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli czegoś jesteśmy pozbawieni, rodzi się potrzeba i to zaczynamy się rodzić aktywność. Zaczynamy tego szukać. Jeżeli jest to właściwa reakcja, wszystko się udaje, mamy satysfakcję. Jeżeli ta właściwa akcja jest zablokowana w sposób jakiś zewnętrzny, ktoś nie pozwala nam na zrealizowanie czegoś, pojawia się jakaś frustracja. Potrzebujemy tego, a nie możemy tego osiągnąć. Jeżeli pojawia się frustracja, w konsekwencji tego rodzi się złość, bunt. No jak to? Kolejnym krokiem jest próba walki, wręcz furia ogarnia nas. Jeżeli złość tego typu jest skierowana na siebie, prowadzi do depresji. Ale jeżeli jest niewłaściwa akcja, rodzi się też niepokój. Ale ta frustracja może też prowadzić do przesunięcia celu, zmiany celu na inny cel albo na inną satysfakcję, albo może powodować bezsilność, no nic nie mogę zrobić z tym, albo ucieczkę, chowamy się i mówię, nie biorę się za nic, to wszystko nie ma sensu, albo może spowodować, że zmienimy wartości i stąd też stwierdzimy, tak naprawdę tego nie potrzebuję. Nie mówię tutaj o potrzebach niekoniecznie tych prawdziwych, ale tych postrzeganych jako prawdziwe. I nagle się okazuje, że no niekoniecznie muszę jeździć Porsche, no wystarczy maluch, no byle tylko jeździć. No. Także jeżeli jesteśmy w sposób umiarkowany ograniczani, może to nas motywować, możemy osiągać cele, ale jeżeli jesteśmy twórczy i aktywni, możemy te cele modyfikować i dostosowywać je do sytuacji, w jakiej jesteśmy. Nabycie zachowań, które staną się trwałe. Najsilniejsze zwyczaje formują się w ciągu pierwszych 3 lat życia i w okresie dojrzewania. Myślę, że to są znane fakty. Tylko przypomnę, że jeśli oboje rodziców ukształtują zdrowe relacje z dzieckiem, dziecko łatwo kształtuje zdrowe relacje społeczne. Oboje rodziców, zachowanie męskie i damskie. Matka, ojciec. Przez to, że tak dużo jest rodzin rozbitych, to następuje zaburzenie relacji damsko-męskich. Coraz więcej mamy różnego rodzaju wypaczeń pod tym względem. Drugim takim ekstremum po tych pierwszych 2-3 latach życia, później są wtedy, kiedy jest to ekstremum, kiedy człowiek młody dojrzewa. I wtedy też nasz system immunologiczny buduje fundamenty, nasz organizm buduje fundamenty pod system immunologiczny. W czasie wypowiadania tych słów system immunologiczny produkuje 10 milionów limfocytów i 10 do 15 antyciał. To jest nieprawdopodobne, jak niesamowitą fabryką jest nasz mózg, jak mocno wpływa na to, co się dzieje, nasze myślenie. Samo zaparcie zabezpiecza przed stresem. Mózg i ciało mogą lepiej przygotować nas na stres, który jest poza naszą kontrolą, jeżeli praktykować będziemy małe wyrzeczenia codziennie.
Na początku możesz to praktykować z małymi nagrodami, żeby to w końcu zaczęło działać, ale potem już te nagrody nie są konieczne. Ograniczenia codzienne. Okej, powstrzymam się, zrobiłbym, ale nie. Powoduje, że łatwiej radzę sobie ze stresem. Ktoś by pomyślał, no jakie to jest powiązanie? Jest w naszym mózgu. Zdarzenia, które występują razem, przypominają się razem. Każdy z nas gdzieś poszedł, miałem, po co ja tu przyszedłem? Cofa się do miejsca, z którego wyszedł. Aha, poszedłem, po to miałem pójść. Może dzisiaj już nie jest tak dużo takich osób, ale na przykład wujek mój, brat mojej mamy, znał na pamięć całego Pana Tadeusza. Ale na jakiej zasadzie to było? Na zasadzie skojarzeń. On to, jak się zaczynało mówić, to po prostu jak po nicce szedł. Taką ludzie mieli pamięć. Czy Pismo Święte, Nowy Testament, czy Stary Testament? No coś niezwykłego. To właśnie takie ma możliwości nasz mózg. Funkcja rodziny w uzdrawianiu, funkcja społeczności. To jest ciekawe. Nagradzanie jest bardziej efektywne w zmianie zachowań niż karanie. I tutaj to jest ciekawa rzecz. Nagroda powinna być częsta i nieregularna. Jeżeli chcemy pewne pozytywne zachowania uzyskać, powinniśmy nagradzać to, ale nie w sposób taki, że zawsze jak to zrobisz, dostaniesz nagrodę. Zachowanie, które wskutek tego wdrożymy, będzie trwalsze. Ono nie będzie tylko ze względu na nagrodę. Kara jest potrzebna od czasu do czasu, oczywiście, ale jest mniej efektywna w korygowaniu zachowań. Jeśli autorytet używa przemocy, to w ten sposób komunikuje, że użycie siły jest w porządku, że to jest coś dobrego. I potem mamy problem w przemocy w rodzinie i w społeczeństwie. Przyglądanie się jest jednym z najlepszych metod uczenia. Uczymy się najlepiej przez przyglądanie się czemuś, jak się coś robi. Prawda? No, można opowiadać, ale słuchaj, pokaż, jak to robisz. I nagle patrzysz, ach, fajnie, już wiem. Jest najbardziej skuteczne w okresie największej wrażliwości w rozwoju dziecka. Nam się wydaje, że dzieci nic nie zwracają uwagi na nas, ale jak się rodzice wzajemnie do siebie odnoszą, to wszystko są elementy, które się kodują w umyśle dzieci. Najczęściej dzieci zmieniały swoje zachowania w wyniku zmiany zachowań rodziców. Często oczekujemy pewnych zmian u dzieci, ale nie u siebie. Zmieńmy to u siebie. Konsekwencji tego będzie zmiana tych zachowań u dzieci. Równowaga w rodzinie zwykle prowadzi do stabilizacji rodziny. Tutaj chodzi o pewnego rodzaju skrajności. Na przykład żona jest rozrzutna, każda. Jakoś panie nie zareagowały. No, to, ale tak słabo, ale widzę, że to mają dobrze. No, oczywiście nie każda. A mąż skąpy. Tak, tutaj jest większa reakcja. Mąż surowy, żona łagodna. Czasami tak jest, ale czasami nie. Chodzi o to, że my chcielibyśmy widzieć bardzo ze sobą jakąś taką silną wspólnotę, więź. I dlatego zachowanie trochę odmienne od mojego, u mojego współmałżonka, postrzegam bardziej skrajnie, niż ono rzeczywiście występuje. Dlatego, że jakby psychicznie chcę widzieć to po drugiej stronie skali. Ach, ja jestem normalny, ja oszczędzam, a ona wszystko wydaje, w ogóle nie możemy się dorobić. Oczywiście to jest pewnego rodzaju psychiczny zabieg, żebyśmy my czuli się wtedy bardziej ci lepsi. Albo no, ten mąż mój bałaganiarz, ja jestem taka porządna, nie? I poukładana. Chodzi o to, że
ja jestem ten lepszy, a ta druga strona jest, och, taka zła. I łatwiej jest nam widzieć siebie i współmałżonka po przeciwnych stronach, bo wewnętrznie oczekujemy umiaru, a nie skrajności ze strony drugiej osoby. Stąd wzajemne pretensje. Nie bądź taka, bądź taka bardziej podobna do mnie. Oczywiście tutaj mam do czynienia z małżeństwami z dużym stażem, gdzie te skrajności się już praktycznie zniwelowały i teraz albo są oboje rozrzutni, albo oboje skąpi, albo surowi, albo łagodni. Ale to jest pewnego rodzaju psychiczna zależność, z której bardzo często sobie nie zdajemy sprawy. Przerwanie rozwoju nowonarodzonego mózgu prowadzi do jego niesprawności. Jeszcze przecież stosunkowo 50 lat temu, teraz był taki program, można było obejrzeć pytani ludzie na ulicy, to był program BCC, na ulicy 50 lat temu, czy uważasz, że papierosy szkodzą? No to ludzie się śmiali. No co on tam opowiada? Dzisiaj mamy już na ten temat zupełnie inne zdanie. Kobiety w ciąży, no to ani alkoholu, ani papierosów, bo ma to potężny wpływ na mózg dzieci. Nawet emocjonalne przeżycia i stres w czasie ciąży przekładają się na rozwój mózgu dziecka. Kiedyś tego nie doceniano. Dzisiaj już wszyscy o tym wiedzą. Kobieta w ciąży i jej emocje mają bardzo silny wpływ na rozwój dziecka. I potem często nasze zachowania w życiu dorosłym, nie zdajemy sobie sprawy z tego, są spowodowane przeżyciami naszej matki w ciąży, stresach czy różne inne rzeczy. Nowa umiejętność pomnaża ilość powiązań komórek nerwowych. Nabywanie nowych umiejętności rozszerza sieć. W reakcji na nasze uczenie się neurony wzrastają w kierunku innych komórek, tworzą synapsy. Problemem jest to, że często już jesteśmy bliscy tego, że w końcu powstaną już te trwałe połączenia w naszym mózgu, nabędziemy nowego nawyku, a my już tracimy cierpliwość, mówimy, a dam sobie spokój, tyle lat walczyłem, zostawiam to. A gdybyśmy jeszcze trochę wytrwali, odnieślibyśmy pełne zwycięstwo. Z umysłem jest tak jak z mięśniami. Przestajesz używać, zanikają. I tak jak mówiłem poprzednio, komórki reagują na potrzebę, staranie. Jeżeli ty nie czujesz takiej potrzeby, one same nie urosną. Ty musisz chcieć. Nadmiarowość i plastyczność mózgu może wyrównać straty komórek mózgowych. Zaraz po urodzeniu rozpoczyna się proces zmniejszania ilości komórek mózgowych. Około 50 tysięcy dziennie, co oznacza 18 milionów 250 tysięcy rocznie. Ale Państwo tutaj, którzy przybyli, widzę, że cały czas rozumieją, co ja mówię do nich, uśmiechają się, reagują. Zobaczcie, jaką potężną ilość mamy tych komórek, że cały czas możemy funkcjonować, myśleć, słyszeć, widzieć. I ten mózg jest na tyle plastyczny, że on sobie z tym radzi. Zaniki pamięci, zauważalny spadek sprawności umysłowej powinien być motywacją do zaangażowania się w poznawanie nowych rzeczy i wysiłek umysłowy. A więc to, że coraz mniej rozumiemy, niech to nas nie wyhamowuje, ale niech nas mobilizuje. Znajdźmy jakieś kolejne rzeczy, które możemy poznawać, czytać, grać. Po to, żeby nasz mózg utrzymywać, bo potrzeba powoduje, że przybywają te komórki. Przyzwyczajenie osłabia bodźce. Rodziców często irytuje nieskuteczność w mobilizowaniu dzieci. Cały czas mówią, no idź już spać. Nie wiesz, że przed pójściem spać trzeba umyć zęby. I tak w kółko, no tutaj te mamy się uśmiechają, tak, no tak, skąd my to znamy? Wiecie, co może być problemem? Problemem może być przyzwyczajenie dzieci do tych bodźców. Mama mówi, zrzędzi zawsze tym samym głosem, zawsze o tej samej porze, zawsze w tej samej sprawie, a potem idzie spać, także przeżyjemy to.
Po prostu te bodźce przestają do dzieci docierać. Kara jest stymulująca przez to, że zadaje ból i dyskomfort, ale powtarzana często powoduje przyzwyczajenie. Podobnie jest z nagrodami. Dlatego trzeba zmieniać metody, zmieniać ton zrzędzenia, napominania, zaczynać w innym momencie. To może dać, żeby się nie przyzwyczajały te dzieci. Przyzwyczajenie też wróży nudę. Super dzieciaki męczą się, jeżeli nie stawia się im wyzwań. I takie dzieci czasami w szkole są bystrzejsze od nauczycieli, przepraszam, nauczycieli, ale no nudzi ich to, bo już to wiedzą. I dzieci są nie takie jak wy już może się nudzicie, ale jeszcze zachowujecie się poprawnie, no bo tak wypada, ale gdyby to były dzieci, gdyby się zaczęły nudzić, natychmiast by tu zaczęły się obracać tyłem, wychodzić, drapać się za uchem i różne inne rzeczy robić. Po prostu dają temu od razu wyraz. Dla takich dzieci trzeba jednak wyzwania zwiększać. I wszyscy musimy powtarzać pewne czynności, aby stały się nawykami. Nowy nawyk musi lepiej przygotować nas do zupełnie nowych doświadczeń. Czy nie wpadłeś w rutynę, która powstrzymuje cię od poznawania? Spróbuj dokonać niewielkich zmian. Zacznij robić drobne rzeczy inaczej. Jeżeli to cię znudziło, zastanów się. To jest potrzebne. Może coś tu zmienić, może zmodyfikować, może w inną stronę pójść. Może poznać nowe osoby. Doświadczenie kształtuje naszą myśl. Interpretacja zdarzeń w naszym domu, społeczności, świecie podlega filtrowaniu przez nasze przeszłe doświadczenia. W związku z tym wyzwaniem jest komunikacja również między sobą. Przykładów jest tutaj mnóstwo. Jeżeli ktoś patrzy na daną rzecz, no na przykład ja patrzę na kieliszek. Dla mnie się to kojarzyło na przykład z czymś złym, z czym miałem do czynienia w przeszłości. Dla mojej żony, która nic z takich rzeczy nie miała w swojej najbliższej rodzinie do czynienia, no nie kieliszek, piwo, wódka może stać i to jest dla niej żaden problem. To wszystko przechodzi przez filtr naszych przeżyć. Dla kogoś sygnał pociągu, jeżeli ktoś miał jakieś przykre zdarzenia w pociągu, przyjeżdżający pociąg będzie zawsze wywoływał bardzo przykre uczucia. Ale również wypowiedzi pewnych polityków, których nie lubimy, obojętnie jakby co by dobrego mówili, zawsze będzie nam się kojarzyło, a to jest ten, którego nie lubię. Na to, co słyszymy, nakłada się nasza przeszłość i filtrujemy to, czy chcemy, czy nie chcemy. I dlatego, jeżeli z kimś rozmawiamy, próbujemy znaleźć wspólne zdanie, dowiedzieć się o drugiej osobie, zrozumieć jej punkt widzenia, wejdźmy jakby w jej buty, postawmy się na jej miejscu. I słuchajmy naprawdę tego, co chcę powiedzieć, a nie, a ja wiem, on jest z tego domu, tam to ja wiem, co oni nas zawsze nie lubili, to on to na pewno chce mi teraz tutaj, chociaż to wygląda tak fajnie, ale on na pewno mi tu chce coś tam, jakaś jest w tym pułapka. To nam towarzyszy. Miejmy tego świadomość. Troskliwe sądowanie pytaniami prowadzi do uspokojenia i zrozumienia. Czasami właśnie w takiej sytuacji, której jesteśmy bardzo uprzedzeni albo gdzie słyszymy, że ktoś jest na nas bardzo zły albo takie właśnie delikatne i troskliwe pytania powodują, że ta druga strona nabiera pewnego rodzaju odwagi i zaczyna się otwierać i mówić coraz więcej. I nagle my zaczynamy bardziej rozumieć tę drugą stronę i rozumiemy jej punkt widzenia, i możemy znaleźć jakieś rozwiązanie dla danej sytuacji. Ale to jest bardzo istotne. Nie dawajmy rad, co dana druga strona powinna zrobić. Raczej poprowadźmy je poprzez zadawanie pytań, poprzez przedstawianie pewnych sytuacji, aby ta osoba sama mogła odkryć te nowe możliwości, dojść do pewnego rodzaju nowych wniosków. I kiedy wysłuchujemy tę drugą stronę, nasze rozumienie i troska o nich wzrasta. Ale to chodzi o to, żebyśmy naprawdę rozumieli to, co ona mówi. Nie starali się zdjąć ten filtr,
który cały czas filtruje i podpowiada nam, ta osoba jest taka i siaka, to na pewno nie jest nic dobrego. Umysł, albo też w drugą stronę, często ta osoba sprawia tak dobre wrażenie, tak nas ujęła, że tracimy wszelkie opory i podpisujemy jakieś umowy czy jakieś zobowiązania, a potem się zdrapiemy, skąd, co, jak ja się dałem tak nabrać. No tylko dlatego, że on był podobny do mojego taty albo do mojego brata, prawda? Umysł ma potężny wpływ na ciało. Przypowieści Salomona, 17 rozdział, 22 wiersz mówi: wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Psychologiczna przyczyna wielu chorób ciała została już bogato udokumentowana. Choroby autoimmunologiczne chociażby. Ale zwykły, głęboki oddech i wyobrażenie sobie siebie samego w pięknym miejscu pomaga całemu ciału się zrelaksować. W stresie wzrasta produkcja patologicznych komórek i zmniejsza się zdolność organizmu do ich zwalczania. Ujarzmij swój umysł. Zdecyduj, że każdą troskę i problem oddasz najlepszemu lekarzowi i powiedz sobie, że jesteś dumny, że to zrobiłeś. Planując w przyszłość. Tylko myślący pozytywnie są zwycięzcami. Mocne stwierdzenie. Nasz styl myślenia przenosi się wprost na nasz styl funkcjonowania. To nie jest tak, że nasze myśli to jest jedno, a to, co robimy, jest drugie. Nie. Nasz styl myślenia ma bardzo silny wpływ na to, jak działamy. Negatywne myślenie jest formułą przegranych. Obróć się i zadaj sobie pytanie, czy musisz się tak czuć? I wypij szklankę świeżej, chłodnej wody, nabierz świeżego powietrza, zacznij myśleć o kimś, komu jesteś wdzięczny, a przede wszystkim zrób coś dobrego dla kogoś. Ten gest z twojej strony, radość, satysfakcja u tej drugiej osoby powoduje, że ty nagle zmieniasz to swoje nastawienie negatywne, że to wszystko jest do niczego. To jest niezwykłe oddziaływanie tego, co robimy, co myślimy na to, na, wzajemnie na siebie. Zdolność do skoncentrowania jest kluczem do samokontroli. Sekretem kontroli zachowań jest po prostu zwrócenie uwagi na to, co się robi. W młodości uczucia wyzwalały akcje. Ach, iskra, idziemy do kina. Albo o, zobacz ty, zrób mnie tam jakiś skok albo coś. Jak człowiek już starszy, to już bardziej myśli, zanim coś zadziała. Nie? Ile młodych ludzi, ile popełnia błędów, potem bardzo dużo, długo tego żałuje. Jeśli cały czas właśnie działasz w taki sposób nieprzemyślany, pod wpływem emocji, to prześpij się z decyzją, na przykład o okazyjnym zakupie. Ogranicz zakupy do absolutnego minimum przez 6 tygodni lub dłużej. To jest kwestia, jeżeli ktoś wydaje za dużo, więcej niż zarabia. Przekaż 10% zarobków na kościół lub cel charytatywny. Praktykuj bycie ostrożnym w każdej czynności. Przyjmuj krytykę, co nie jest takie proste. Rób wszystko sumiennie. Do czego się dotkniesz, zrób to tak, jak powinieneś. Pilnuj swoich zachowań. Nie wybuchaj, ale też nie wpadaj w depresję. Praktykuj uśmiechanie się, jeśli coś wymaga cierpliwości. A jak coś wymaga cierpliwości, bardzo często to żadnie nam mina. Ale odwróćmy ten trend. Okej, cierpliwość, w tym jestem dobry. Kiedy czujesz, że tracisz cierpliwość, powiedz coś przyjemnego lub odlicz do 10. Specjalistką w odliczeniu do 10 jest moja żona i przez to uchroniło mnie to od wielu przykrych słów, które miała mi powiedzieć, a które tylko słyszałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć. Uff, minęło. Także ona to ma opanowane do perfekcji, państwo też mogą. Myślę, że to jest wbrew pozorom dobry sposób.
Zaczynaj od najłatwiejszego punktu przez 6 tygodni, a wkrótce staniesz się mistrzem samokontroli. Prawo entropii domaga się ustalenia planu zapasowego. Wszystkie plany długofalowe mają tendencję do niepowodzenia. Mamy już początek marca. Kto z Państwa wytrwał jeszcze przy postanowieniu noworocznym? Widzę, że wszyscy. No bardzo się cieszę. Ale tak to jest niestety, że te plany no po prostu jakoś tak się dzieje, że wyparowują. Najgorsze to to, że wiecie, że to są dobre plany i że dobrze byłoby przy nich wytrwać. Jak uchronić się przed porażką? Zmiana w jednym miejscu powoduje, że cały nasz plan przetrwa. Poszukaj tego elementu w twoim życiu. Może zmiana sposobu, poszukanie współtowarzysza, podział na mniejsze partie, powiedzenie komuś, zrobienie sobie jakiegoś napisu na drzwiach czy obrazka, czy też zmiana nagrody za to, że to osiągniemy. I ta zmiana nastawienia uzdrowi i ciało, i mózg, bo te plany, które mamy i chcielibyśmy, żeby były realizowane, one są zawsze dobre, nie? Tylko z tym wykonaniem. Analiza sił pola pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo zdrowienia. Zastanów się nad oddziaływaniem tych negatywnych i pozytywnych sił na twój zamiar. Co może go wzmocnić, a co może go wyhamować? Analiza pozwoli lepiej się przygotować. Czy plan czasowy jest realistyczny? Czy nagroda jest wystarczająca? No, może jest to zbyt ambitne. Może podzielmy to. Powiedzmy, ok, rzeczywistość jest taka, że nie dam rady codziennie poświęcać tyle czasu na to. Ale to może chociaż mniej, ale żeby to było realne. Żebyśmy nie byli po kolejnym tygodniu sfrustrowani. No obiecałem sobie i nic z tego. Obniżmy poprzeczkę, a potem stopniowo ją podwyższajmy. I zastanówmy się, czy widzimy sobie samych siebie pokonujących te trudności albo realizujących ten plan. Wyobraźmy sobie siebie już takimi, że to już jest za nami, to już jest dla nas standardem. To nam pomaga osiągać te cele. Zasada bezwładności jest taka zasada, że każdy z nas ma niechęć do zmiany życia. Po prostu tak jak jest, nawet jak jest źle, to jesteśmy do tego przyzwyczajeni i po prostu, a co się będę zmieniał? Każda zmiana wymaga wysiłku, a my jesteśmy wygodni i tego wysiłku często nie chcemy podjąć. Jeden z psychologów, który udzielał bardzo wielu porad, miał bardzo wielu klientów, powiedział, że ludzie po prostu się nie zmieniają. Nie zależy im na tym. Większość z nas tkwi w kolejnach własnego myślenia. Rzadko oczekujemy jakichś zmian w życiu. Trzeba podzielić te wielkie zmiany na takie mniejsze odcinki, bardziej kontrolowane, łatwiejsze do zrealizowania. Zacznijmy od tych trzech, czterech najprostszych. To, co jest ważne, to to, że zaczynasz robić zmiany w dobrym kierunku. Rozpocząć. To jest najtrudniejsze. Wytrzymajmy przez te 6 tygodni. Stanie się to nawykiem. Nowe połączenia w mózgu powstaną. Będzie nam łatwiej to kontynuować. Możesz kontrolować to, co kontroluje ciebie. Co nas kusi, to nas kontroluje. To nas trzyma na sznureczku. Możesz doprowadzić konia do wodopoju, ale nie zmusisz go do picia. No chyba, że dasz mu soli, no to potem... No, jeżeli weźmie. Jesteśmy zbyt łatwo manipulowani przez środowisko, ale możemy też to kontrolować poprzez wybory, których dokonujemy. Pamiętajmy, wybór należy do nas. Przez kontrolowanie rzeczy w naszym otoczeniu możemy kontrolować to, co kontroluje nas. Nie zdajemy sobie często sprawy z tego, ale drobne zmiany w naszym otoczeniu, na to, na co patrzymy, koło czego przechodzimy,
z kim się spotykamy, może pomóc nam zacząć kontrolować to, co chcemy, żeby przestało kontrolować nas. Bolesne wspomnienia mogą być zastąpione przez łaskę naszego boskiego Stworzyciela. Poczucie winy jest przytłaczające. Błędem jest minimalizowanie takich bolesnych wspomnień czy wyrzutów sumienia. Nie próbujmy tego minimalizować. Zaakceptuj ten ból, ale przełącz go na boskiego doradcę. W Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale, 28 wierszu czytamy takie słowa. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Dwa ostrzeżenia istotne, jeżeli ktoś chciałby korzystać z pomocy terapeuty. Taki doradca nie może nakłaniać cię do nieujawniania twojego problemu nikomu innemu poza nim. Że to jest tylko między nami. To jest jeden z błędów. I drugi, nie powinien zachęcać cię do przywoływania wspomnień, które już uległy zatarciu bądź zapomnieniu. Nie wyciągajmy przeszłości. Uporajmy się z tym, co jest tu i teraz. To jest ciekawe bardzo stwierdzenie. Dwa ważne elementy. Muszę powiedzieć, że nawet miałem wątpliwości co do tego, ale po przeanalizowaniu jeszcze raz tego fragmentu stwierdzam, że coś w tym jest, że to jest istotna rzecz. Zatem ktoś może zapytać, gdzie problem z wyznania zła drugiemu człowiekowi? Z wielu z wysłuchujących popełniło później podobne występki. Obciążanie i mówienie komuś, co ja złego zrobiłem, jak coś strasznego, powoduje, że ta osoba, słysząc to, w jej mózgu powstają połączenia i potem, jak się okazują, ci, którzy wyznawali na tyle, potem, słysząc to, to ich mówiło, jakby popychało do zrobienia podobnych rzeczy. Zresztą mamy medialne przykłady tego stosunkowo niedawno. Ci, którzy wyznawali swoje błędy, na tyle sztucznie obniżyli poczucie winy, że popełniali te same lub gorsze rzeczy później. Bóg uwalnia nas od ciężaru win przez bezpośrednie zerwanie połączeń w mózgu. On zamienia to na nowe połączenia. Wyznanie Bogu grzechu powoduje dwa uczucia. Z jednej strony jeszcze większy wstyd, a z drugiej strony doświadczenie łaski, przebaczenia wynikającej z Jego mocy. Te dwa doświadczenia łącznie czynią tę zasadniczą różnicę. To, o czym mówię tutaj, jest tą biblijną zasadą. Nie musisz przywoływać żadnych bolesnych i zapomnianych wspomnień. Uporaj się tylko z tym dzisiejszym. Najbardziej efektywny terapeuta nie może uzdrowić. On może co najwyżej prowadzić do tego, który leczy. Kroki do uzdrowienia. Uświadomienie sobie świętości i potęgi Boga. Uświadomienie sobie swoich potrzeb. Wyznanie grzechów, wyznanie zła, wyznanie słabości, uznanie tej swojej słabości i bezradności, przyznanie Jemu autorytetu i mocy i uświadomienie sobie przebaczenia, które pochodzi od Niego. I ostatni punkt. Przebaczyć i doznać przebaczenia uzdrawia. Wielu ma problem z przebaczeniem. Nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Ale nawet jeżeli wydaje nam się, nie, ja wszystkim przebaczyłem. Gdybyśmy się tak głębiej zastanowili, okazuje się, że mamy gdzieś tam pretensje albo do samego siebie, nie możemy sobie przebaczyć czegoś, albo nie mamy problem z przebaczeniem komuś w naszej rodzinie, może naszym rodzicom, albo też mamy problem z przebaczeniem Bogu, bo uważamy, że Bóg nas źle potraktował. A to są osobne zagadnienie.
I wielu liże swoje rany, mając nadzieję, że ta druga strona się domyśli. No przecież on mnie tak skrzywdził. Nie, nie domyślisz. Bardzo często jest to nieświadome. I ma to swoją cenę. System immunologiczny traci swoją sprawność, no bo jesteśmy w dołku, oczekujemy, że tamten w końcu się ocknie. Doświadczamy najgłębszej radości i pokoju, jeśli wybaczamy innym. Jeśli inni czują przebaczenie, ich system immunologiczny też się wzmacnia. A więc jest to korzystne dla obu stron. Jezus uzdrawiał chodząc po ziemi i czyni to nadal. On wciąż jest najlepszym lekarzem. Uzdrawia nasze mózgi i ciała. Recepty zawarte w Biblii przetrwały próbę czasu wielu tysięcy lat i nadal są najskuteczniejsze. I jeszcze raz na zakończenie ten tekst z Księgi Izajasza 41 rozdziału. Nie bój się, bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Dziękuję bardzo.